Witajcie drodzy widzowie, jestem Byku i zapraszam was na 6. odcinek Zagrajmy w Half-Life 2 Episode 1, który to również będzie prawdopodobnie ostatnim, raczej na pewno ostatnim. W poprzednim odcinku pomogliśmy właśnie uciekinierom i powstańcom dostać się do pociągu i uciec. My zaś mamy pełnić bardzo odpowiedzialną rolę przynęty, bardzo ponętnej zresztą przynęty. Tutaj mamy Alex, to wiadomo o co chodzi, natomiast czemu Gordon jest ponęty? No wiecie, no w końcu ma długi, czerwony, twardy łom, więc sami wiecie, ponętny i groźny, hehehe. Sucharek na sam początek, czemu nie? Co? Spójrzmy się. Tak, nie ma czasu do stracenia, rdzeń w każdej chwili może wybuchnąć. Powstańcy, których ocaliliśmy i uciekinierzy, już się wybrali w drogę, a my próbujemy złapać następny pociąg, ale może się to nie okazać takie proste, jakby mogło się wydawać. Czemu? Otóż to jest ta niespodzianka. Widzieliście go? Jakiś skubanie Strider. Dobra, uciekać. Właśnie zapowiadałem niespodziankę, właśnie zepsuł mi pokrętę. Co za fala. No i macie niespodziankę, dobra. To jest taki finalny boss właściwie troszeczkę. Teraz trafiłem jednego żołnierza. O, a tam jest drugi. Oberwie z headshota. Przeładuję broń, bo akurat będzie 6 pocisków w magazynku, jeszcze i w rezerwie, więc czemu nie? I co? Ktoś jest? Ktoś na mnie tu czyha? O, czyha. Nie, że zabisi jeszcze tylko Strider. Zasuwajmy póki jeszcze żyjemy. To jest życie, podadujmy sprawę. Uuu, bomby z hydrowami, to może nie będzie przyjemniejsze. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Przydałaby się bazooka. Mam jakieś... mam. Ale tylko jedna rakieta, nie za dużo. Nie za mało też. To pewnie też będzie jakiś WTF moment, znajdziecie. Wow, ale walnęło. Hu, dobrze, że byliśmy. Wow, poison headcrab, był żadny, no. Dobrze, zmarnowałem apteczkę. Wow, jeszcze jeden? Gdzie on jest? Dobra, jest okej, okay, jest dobrze. Żyjemy. Mam nadzieję, że ten Strider nie powtórzy swojego ataku, bo mogłoby to być zabójcze. Co? Ruszamy przez siebie w jakiś sposób. Dobra. I hopsa! Na górę. Teraz tędy. Tutaj. Dobra, tu jesteśmy bezpieczni chwilowo. Prawie, że nic nie było. O, no pewnie, no zabiła mnie beczka. Jak zwykle, no epicka śmierć, no ale tak już musi być, chciałem odepchnąć, a tymczasem, jak zwykle. Okazało się, że sobie zaszkodziłem, no ale to nic. Zapraszam pana kombinatora. Dobra, słyszeć to ja go słyszę, ale żebym go widział, to nie. Mogę tego powiedzieć, trochę pancerza to chyba lepszy układ niż był poprzednio. To wychodzi tak sobie. Szczerze, nie, zginę. Ale zginąłem. No, przynajmniej ostrzegam, prawda? Dobra, muszę się ogarnąć, bo głupie w inny sposób, tak. Tak? Bardzo logiczne. Bardzo logiczne odpowiedź. Ten już nie żyje, nie będzie mi sprawiał problemu. Czy to jest jakaś wskazówka, chyba, że ja mam tam coś wykonywać? Tak. To jest wskazówka, dobra. O, jak mnie trafił. Dobrze, tak. No, zginąłem.
tak praktycznie rzecz biorąc, dobra. Jeszcze raz. Za co? Dobra, jeszcze raz, bo za dużo straciłem. Niepacanie, no. Pardon. Dobra. Wiecie co? Dobra, przepraszam was za to. To jest po prostu... To jest silniejsze ode mnie. A, jeszcze parę. Okej, całkiem nieźle to wyszło akurat. Prawie się znowu zabiłem. Przez dziką minę. Beczkę. Wow. Ten jakimi seriami w ogóle wali. Takiego cwaniaka chyba jeszcze nie spotkałem w swojej karierze. A, Dyks oczywiście cała jest bezpieczna i szczęśliwa, no. Potem to ja tam śmierci to w sumie nie wyszło tak tragicznie. Zaraz, chwilę. Masz łóżka. Tapteczką. Czyli się trafić jeszcze raz. Żeby nie było za różowo. Jak mnie wyczają, prawda? Bardzo widzę tak sobie. Jeszcze... Źle skończył, tak. Dobrze myślę. Bardzo źle skończyło, zaraz. Chwila, gdzie jest? Co tutaj? Naprawdę? Gro. W zasadzie ci ktoś kiedyś kopa przypadkiem, ale... No nie no. To jest grube przygięcie. Skoro jestem tu bezpieczny, no to... O, no co za... Nie wiecie, jakie to jest niesprawiedliwe. Dobra, jest miarę. O, nie, jeszcze raz. Dobra, fejza. Weź, tak już musi być. Chcę powiedzieć, jak on... Aha. Już wiem, czy nie jestem tu bezpieczny. Wcale. Za nic. Tak, dobra. Wani sobie na linki, żeby szybciej biegnąć i biegnie jeszcze wolniej. No świetnie. Przez pociąg się nie przebije chyba, prawda? Jak wstanę, to co wtedy? Nie, no, to tu jestem bezpieczny, więc się zapiszę na stałe. To musi mi wystarczyć. Nie, to wygłupi punkt. Jeszcze to wygłupi punkt. Wiem, że zginę, ale co tam? Nikt nie mówił, że będzie prosto, prawda? O, przydało to. W sumie mogło być gorzej. Czy tam coś jest, jakieś odkreśli, coś takiego? Nie wiem. O, świetnie, sam się zabiłem. To się najlepiej nie dopowiadam, mówiąc szczerze. Ja też. Pardon, głąbie. Znaczy to może zbić, chyba nie może zbić tego. A co tam jest? Genialnie, rakiety, no a poza tym... Chciał życie gra, wiesz? O, matka. O, się przesuwa. Chyba, więc się zapisze. Ha. Bro. O, on się przesunął jeszcze bardziej. Zerwał. Mam to nagrane, skąd się zerwałeś. Kiedyś na mnie nie wytrzymały, to cię ukarzę jakoś. Prawdopodobnie. Wyrokiem śmierci. O, tak. O! Co
słyszałeś o czymś takim jak zapatrywanie Grasza w życie? Denną. Jest ludziska, udało się. No, to był chyba ostatni akt zwycięstwa. Tańczyłbym jakiś taniec, ale chwilowo nie mam pomysłu, więc co tam? A, Gordon, zejdź stąd. No, dopiero teraz? Czekaj, rozwalę sobie skrzynię jeszcze. Albo nie, trochę dramatyzmu, masz rację. Już czekaj, czy tu coś jest? Nie, dobra, skakujemy szybciutko i obserwujemy, co się tu dzieje, tylko zapisze gra. Tak. Tak, to było ostatnie starcie ludziska, teraz tylko obserwujcie. Udało nam się dostać na pociąg i uciekamy z tego przeklętego miasta. Troszeczkę się powtarzasz, ale tak, też się cieszę, że się nam udało, ten Strider był skupany, czyli się nie musiałeś z nim walczyć. Też tam też było trochę groźnie, tam były krady w tych takich bombach. Ale nie da się na gonić, ale już marnie skończyła. Miała, że nie ma licencji na poruszanie się po takich szynach właśnie. No i co, ludziska? Znowu kolejka. Każdy Half-Life musi mieć jakąś kolejkę. Tutaj już chyba te trzy były. Nie obserwujcie, teraz transmisja się rozpoczyna, tutaj zaraz, nie? Tak to wygląda. Wow! Wygląda jak startująca rakieta. Nieźle. Advisorzy uciekają, z tego co widzę. Parowy, AK. Już tutaj atakują psychicznie, psychicznie. Przez nimi powalczymy w następnej części, którą zamierzam nagrać oczywiście. Oślepiający blask. No i dramatyczne słowo Gordon. Czy udało się nam uciec? Nie wiadomo. Czy przeżyliśmy? Nie wiadomo. Czy Alex przeżyła? Nie wiadomo. Wszystko okaże się w epizodzie drugim. Jak widzicie, gra Half-Life 2 Episode 1 dobiegła końca, więc kolejna seria moja zagrajmy została zakończona, z czego się niezmiernie cieszę i dziękuję wam za oglądanie. Masa wsparcia od was zawsze. Także... No cóż mogę powiedzieć, mi się gra bardzo podobała. Ostatnie starcie było trochę... no takie... dziwne. Nie wiem co ten Strider tam robił i jakiś był taki wyjątkowo wybitnie, jakiś taki mądry. No ale w grunt, że się udało go ubić w tradycyjny sposób. Czyli rakietami. Co do fabuły, no uważam, że mogłaby być lepsza, ale jakby ilość akcji i WTF momentów była wystarczająca, według mnie. Także i dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Bywajcie.